Dzień dobry i witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Valheima oczywiście. No i bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze moi drodzy, smoczyca padła, tak jest, fantastycznie, wszyscy się cieszą, a najbardziej ja, że już jej więcej nie muszę ubijać. Chociaż nie do końca, bo ubić ją będę musiał jeszcze raz, boście mnie napisali moi drodzy w komentarzach takie rzeczy, że Modera Heritage to jest chyba... Nie spadek? Czy coś w tym stylu? Pozostałość? Może, nieważne, angielski jak angielski. To coś z Modery, to nie jest tarcza, tylko to jest broń magiczna oczywiście, i że przywołuje jakąś tam niesamowitą burzę lodową i w ogóle, że całkiem zacne, ubija na hita wszystko w swojej okolicy i tak dalej, więc myślę, że przy okazji kiedyś na pewno do Modery jeszcze się wybiorę. Jak tam postawię kilka więcej słupów, żeby to jakoś ogarnąć, żeby jej ubijanie nie było po prostu taką tragedią. A póki co, to oczywiście czekają na mnie... co na mnie czeka? Właśnie, czeka na mnie na pewno równiny, tak jest. Ja się muszę wybrać oczywiście do kolegów fullingów, porozmawiać z nimi, no to są fajni goście. Tylko jeśli do mnie nie podejdą, to będzie całkiem sympatycznie. Gorzej będzie wyglądało oczywiście z komarami, bo ja wiem, że one mnie będą po prostu notorycznie prześladowały. Do Modery portal, który mam, to on jest zaraz koło równin, także stamtąd można na spokojnie wystartować. Tylko sobie zabiorę oczywiście zestaw podróżny, tak jest, no bo gdzieś tam zajdę, coś tam znajdę. Żarcie mamy, wypoczęty jestem, więc ruszać można. Moi ochroniarze na pewno się cieszą z tej wyprawy. Tym bardziej, no, że po tych zgonach u Modery trochę mi skille spadły, zwłaszcza jeśli chodzi o te magiczne, no bo jak najbardziej one są dla mnie zdecydowanie najważniejsze póki co. Tak więc dobrze, mój drogi, zapraszam. Nie tak, jeszcze byśmy sobie, właśnie, zabiorę sobie... Wy też pójdziecie ze mną, będziecie robili po prostu sztuczny tłum. Jesteście mi potrzebni, żeby robić sztuczny tłum. Tutaj póki co na pewno sobie poradzę, bo tu jest czarny las. No ale dalej oczywiście są równiny, więc może to wyglądać różnie. Na razie użyjemy sobie tej lagi. O, jeszcze pan Ent tam jest, kurde, wspaniale. No właśnie ciebie tu chciałem jeszcze, chłopie, spotkać. Macie szarzeły. Żeby wam smutno nie było. Dobra, wy sobie umarliście, świetnie. Tego pana trzeba trochę podpalić. A, no dobra, widzę, że ty, gościu, dajesz tutaj radę. Poskładałeś go, no i bardzo fajnie, i to się chwali. W ogóle, jak ty się nazywasz? Ksiu, Jezus, stój, stary. A, ten będzie za motylem ganiał, poważnie? O, cię proszę. No dobra, Kasiura na pewno się przyda. Ty, no nie gadaj, że udało ci się ubić tego motyla, bo zwariuje po prostu, nie? No tak, Nekowi się nie udało, a ty go postanowiłeś spalić, co? Dobra, daj spokój tym jelonom, my mamy w ogóle inny kierunek, kierunek zabawy. Zaraz przyzwiemy sobie jeszcze jednego. No i oczywiście jeszcze jednego Neka. O, wow. Co to się, przepraszam, halo, kurde, za teraz, co tu się stało? Co tu się, przepraszam bardzo, wydarzyło w tym momencie? Co to było w ogóle? Skąd się te, przepraszam, drakony, kurde, wafel tu nagle... What? Nie wiem, co tu się w ogóle wydarzyło w tym momencie. Chyba nie będę dociekał, myślę. Ale te, właśnie. Kamienie bym sobie mógł zabrać mimo wszystko. A, tak jest, bo kamieni potrzebuję. To trzeba, ekwipunek trzeba wzmocnić. Dobrze, witam serdecznie. I gdzie my tutaj, co my tutaj? A nie, ty jesteś koboltem, stary. A nie, puzon, kurde, wafel, ja jeszcze jestem. Co się stało? Aha, to jest chyba twoje trofeum. No, tak jest. Bo te trofea są takie 3D. Nie, no dobra, czekaj, to jeszcze nie równiny, równiny są tam dalej. Tu jest pan dziku. Co my tu widzimy? Maliniaki, chodźcie, chłopaki. Co wy tu już chcecie? Aha, wy chcecie tego pożreć. No, no okej, dobra. Hmm.
No właśnie myślałem teraz, że coś jest z tym totemem, nie tak, że mi się te drakony tu w ogóle pojawiły. Cholera wie skąd. Ale to nie o to chodzi. Także nie wiem, nie mam pojęcia, ale dobrze. Równiny. Nadchodzę z utęsknieniem. Może nie do końca, bo... Ja widziałem, że tam było mnóstwo komarów. O, tu już proszę bardzo, fullingi tu już są na wejściu. Ja myślę, że zacznę z wami zabawę może od tej mojej nowej zabawki, która strzela zdecydowanie tam, gdzie ja chcę, co mi się podoba i mało tego, że strzela tam, gdzie ja chcę. O, wy go tam będziecie kasować? No super, świetnie, stary, no to takie rzeczy to mi się podobają. Proszę bardzo. O, bardzo dobrze, widzę, że złom z czarnego metalu, świetnie. Właśnie, ja będę musiał stworzyć nowomodną, przepraszam bardzo, odlewnię, czy tam inne coś do odlewania, bo ciągle mi się myli jedno z drugim. A tu mamy dziczki, ale dziczki mnie, nie jestem zainteresowany dziczkami, wiecie panowie. Bardziej obawiam się trochę tych komarów. Chociaż wejście na równiny i to nocą, kurczę, może co fajnego spotkam. Tak jest. Spotkałem już gula w najmniej odpowiednim momencie. O, tu jest Fuling Dwarf. To, że są jakieś, że wy jesteście innymi ziomkami. A, z was wypadają tylko... kim wy jesteście w ogóle, cwaniaczki? Dobra, najważniejsze jest to, żebym ja się nie wystawiał na ich uderzenia. Niech moja wspaniała brygada się tutaj zajmie w ogóle tematem. Kurde, widzę, świetnie wam to chłopoki idzie. No, dwarf. Tylko, że ja widzę, że z tych dwarfów nie wypadają... nie wypada czarny metal, tylko pieniądzory. Tu sobie to... oczywiście, że sobie to zabiorę. Kasa? Jasne, że tak. Ciało Emira będzie mi potrzebne. Dwarfy. No, to dobra, no, że co, że karły? Że o to chodzi? Ha! Kurde, poważnie? Ty, really? Jeszcze fulling na dwugwiazdkowy. No, zajebiście po prostu. No właśnie na ciebie, stary, totalnie na ciebie chciałem trafić tutaj. O, nie wiem. Znaczy, dobra, to, że one mi pomogły, te drakony, tak? Ale to, że co je przyzywa, bo teraz totalnie zwariowałem. Czy ta laska przyzywa drakony? Czy, kurde, no, ty, ciucie, Krystian, co to było do cholery? Co to jest za statek? Co tu w ogóle jest, jakiś piracki desant? Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. Wy to widzicie, co tu się odbywa? Co ja patrzę w ogóle, nie? Tam chłopy z kimś walczą, nie wiem o co chodzi. Tu w ogóle jacyś goście. Kurde, widzę, że to są fullingi. One wpływają... Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Ja pierdzielę. Czekajcie, siarkę sobie zbiorę. Co tu się w ogóle odbyło? Kompletnie nie mam pojęcia, co to jest za statek. Ja myślałem, że mój, wiecie, kurde, przeteleportowało w jakiś dziwny sposób, nie wiedzieć po co, skąd i jak. Ale to nie w tym... O, tam jest, widzę, pan Kumar. Pana Kumara właściwie to nie będzie ciężko utłuc, bo on dostanie minimalne obrażenia i jest jakby po chłopie, nie? Tylko może ja bym lagę zmienił, nie? A, dobra, to sobie umarłeś, świetnie. Jeszcze jakby to zlurowało tego gościa. O, proszę bardzo. No i ta laga jest fantastyczna, jeśli chodzi o kwestię polowania na komary. O! Kurde, fooling sheep. Znaczy nie owca, że statek. Co tu się stanęło? Znaczy rozumiem, że to są fulińscy piraci? Że w ten sposób mam na to patrzeć? Że to o to chodzi? Tylko nie wiem, co tu się, wiecie, odbywa w kwestii, czy... Ja ich miałem w ogóle pewnie chyba spotkać na oceanie. Tak bym tutaj strzelał, że to o to by miało chodzić. Że ja tych gości miałbym spotkać na właśnie... Czekaj, coś mnie atakuje. Bo jeśli tak, to jest mi przykro bardzo z tego powodu. Matko, ile tam jest czegoś tam, jakichś kamieni, nie wiem, czy siarka to była. Siarkę muszę wydobyć, bo jej mam bardzo mało. No dobra, no jestem w stanie zaatakować ten statek, ale cóż z tego? Czy ja mam skoczyć na ten statek? Czekaj, czy to oni wydają odgłosy, czy kto to wydaje te odgłosy? Nie, to tutaj się coś dzieje. Jezu, nie trutkę, stary, uleczysz ich. Uleczyło ich? O, czekaj, bo się fulasy teraz rozpędzają. A nie, to są dwarfowie. Dobra, dwarfów się pozbędziemy, tu jest jeszcze jeden.
Że ci są nieubijalni. Dobra. Jak ja bym tu skoczył na przykład. Ty, no mogę, fajnie. Wy jesteście głupkami, okej. Aha, ja jestem ciągle w wodzie. Czy ja tu coś mogę słupać stąd? Coś zabrać? No też niekoniecznie. To jest po prostu... O, ty dziadu jeden, ty. Jezu, łapie nie pięściami, zwariowałeś. Ubi dziada. Czekaj, Hestia została, ale... O. Nie wiem, to wygląda najwidoczniej w ten sposób, że one są przyzywane chyba przez ten... Przez ten, no, kurde, kamień z Modery, ten klejnot, nie? Tak bym powiedział, no bo jedyne to mi przychodzi do głowy. Skąd ci goście się w ogóle, skąd te drakony się biorą, nie? Ty tu kogoś spawiesz? Aha, nie, dobra, fullingi, dobra. Spoko, to jak wy się tam bawicie, bardzo fajnie, że uskuteczniacie jak najbardziej magię krwi, to mi się bardzo podoba. To sobie zabierzemy. Dawaj siarkę, czekaj, bo coś mnie chce... Tu jest... O, ale bym dostał bułę na pysk. Nie wiem, jakie te obrażenia, stary, jesteś w stanie mi wcisnąć, ale nawet nie mam zamiaru sprawdzać. Czekaj, no chyba się muszę poz... Czekaj, to kto to warczy? Czy to oni warczą? Ta, to oni warczą. To byłoby czas spalić to miejsce. A, udało się. Fulling... Aha, jeszcze Fulling Dwarfy się tam pojawiły. No dobra. I co tu wypadło? Wow. Zawsze chciałem takie coś. O, takie to już prędzej. Dostaliśmy jęczmień. No, bardzo miło, tak jest. Takie prezenty to mogę dostawać. Czyli, no dobra, okej, rozumiem. Prastara kora. Aha, czyli koszt jakby tego statku, rozumiem, że był standardowy. Chyba już w ogóle mam pełny plecak z tego, co mi się... Tak, oczywiście, że tak. Aha, ten tam walczy sobie z tymi pająkami. A, ten... Ja, bo tu jeszcze czarny las zachodzi. No świetnie, daleko nie uszedłem. Co nie zmienia faktu, że mam pełny plecak. Gdzie jest mój młotek? Dawaj młotek. Tak, zaraz sobie tu portal postawimy, to przenosimy. Ty, no fajnie. No, powiem wam... Jestem zachwycony tym, jak zostałem przywitany tutaj na równinach. Myślałem, że będzie źle, że będzie tragedia. I ludzkie dramaty i tak dalej. No szkoda, że wy mi znikniecie, ale to nic. Chodźmy do domku. Ale pirackie statki. Ciekawe, jakby to wyglądało na morzu. Czy na oceanie, nie? Czy oni by mnie ganiali? Czy, nie wiem, może ten statek jakoś lepiej ogarnia temat właśnie na oceanie? Bo tu raczej to, co się odbywało przy brzegu, to jakby... No chyba niekoniecznie tak to miało wyglądać. Coś tak czuję, że to nie o to chodzi. Czekajcie, dobra, ja nazbierałem w ogóle znowu wszystkiego, tak? Wszystkiego wszędzie. Ryba w ogóle, pieczona ryba, jęczmień żeśmy dostali. Kurde, panie kierowniku. I czarny metal, tak jest, przecież czarny metal, Jaworski, opie. Ogarnij się. Chociaż ta ryba jest upieczona. To upieczone żarcie damy sobie tu. Ty na razie idziesz tu, mój drogi. Mamy trochę tego. Skarby niezmierzone. Dobra, trofeum, skóra. Okej. Jest zdecydowanie zabawnie, muszę powiedzieć. Tak. Tego się nie spodziewałem. Tego się naprawdę nie spodziewałem, że będzie tak fajnie crazy. Także spoko. Po wydarzeniach u Modery i wcześniejszych porażkach u Frigi potrzebuję jakiejś miłej odmiany. Ja bym powinien był zrobić odlewnie. Pokaż mi to tutaj. No i ciekawe, że wy się wcześniej nie pojawialiście. Że teraz się zaczęliście. Ta lodowa ochrona teraz jakby zadziałała, że przyzywa mi właśnie tych wariatów, nie? Dobra, ja bym potrzebował... To jest piec hutniczy, przepraszam bardzo. To jest piec hutniczy, a nie odlewnia. Odlewnia to jest pierwsze, tak jest, a to jest piec hutniczy. Dobrze, kamień, rdzenie, żelazo i drewno. Dobra, szlachetne drewno. Okej. Żelazo to ja mam, na szczęście. Całą dyszkę poproszę. To mi daj tu. To mi daj tu, żebym nie był na razie obciążony. 20 szlachetnego drewna. Tyle spamiętałem. 5 rdzeni, to też pamiętam. I...
I ugryzmie nek. Poważnie? Stary? Nie wiem skąd wy się... Skąd i jakim cudem wy się tutaj w ogóle pojawiacie? Nie mam zielonego pojęcia. O, proszę bardzo. Tyle w twoim temacie. Dziękuję za współpracę. Dobrze, i co ja miałem jeszcze zabrać? No bo, no widzicie, no. Kamień. Haha. Jednak nie do końca taka pamięć muszki owocówki. Dobra. I to byśmy sobie postawili. No ja myślę, że chyba jednak z tej strony. O, daj mi piec hutniczy, mój drogi. W jakimś takim wygodnym miejscu. Wygodnym, dogodnym, myślę. Czemu by nie? Proszę cię bardzo. Okej, okay, dobra, tego nie potrzebujemy. Wyłącz się. Ja bym tu potrzebował, tak, teraz metal wrzucić. Czarny, niech się przetapia. Co tam fajnego? Co tam fajnego będzie przy użyciu właśnie czarnego metalu? Jakie nowości dostanę? Zresztą to mogę wrzucić tu. Czy piecyk jest automatycznie napełniany? Nie jest i nie wiem dlaczego. Czy ta skrzynka jest za daleko? Chyba niekoniecznie, chociaż... Mogę to bardzo łatwo sprawdzić. Czy może po prostu szlak trafił autofuel? Też by tak mogło być. A, był za daleko. Po prostu musiałbym zwiększyć odległość. Tak, musiałbym zwiększyć odległość w konfigu. Dobra, mamy to pochytane. Mogę się zdrzemnąć, czy już jest poranek? Nie, pewnie zaraz będzie poranek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Herbatka na wzmocnienie. Dobra. Jak mi dzisiaj, kurczę, nie wystrzelą struny głosowe uszami, to naprawdę będzie sukces, ludzie, bo gardło to mnie tak narywa, że to jest tragedia. Nienawidzę tej pogody. Pada, śnieg, wieje, wiatr, świeci słońce, w ogóle idź pan w cholerę. Gorzej jak na jesień. Dobra, dawaj kawałek czarnego metalu. Tarcza to jest pocisk czarnego metalu, to ja wiem. Krystal totem. Kurde, chłopie, przecież się zagapiłem, nie wiem teraz co mi jeszcze padło. Cholera. Kryształowy totem. Totemy tworzymy chyba tu. Albo i nie. Co my tu mamy? No nie bardzo. Chyba jednak kuźnia. Albo tu. Uuu, a tego nie widziałem. A co to jest? Elementalist Belt. Boost Elemental Magic Skill. Kurde, plus 30. Uuu, to grubo. Ale nie dziękuję. Ja mam moją książeczkę, tak jest. Książeczka zostaje ze mną. Zresztą drogo mnie kosztowała, więc musi działać. I tutaj był, tu powinien być. Jest kryształowy totem. From the tears of the. No, okej. Okay. Aha, dwie tu bym musiał. O Jezu, 24 czarnego metalu, poważnie. Simon Elemental Slime from the deeps of Valhalla. O kurde, to slimy jakieś przyzywa. Czyli nie chodzi o glutki. Glutki z bagien, tylko jakieś slajmy dzikie, szalone. No okej, okay, no dobra, no czyli właściwie potrzebowałbym tylko i wyłącznie czarnego metalu. I kurczę, będę miał kolejny totem. Tak jest, kolejni członkowie mojej wielkiej, fantastycznej armii. Tak przynajmniej mam taką nadzieję, że będą fantastyczni. Coś jeszcze się pojawiło? Chyba nie, chyba nie widzę, żeby się coś pojawiło. Włócz, nie, to już było. Nóż do żelaznego. Nie, nic raczej się nie pojawiło. No dobrze, no bardzo fantastycznie. No to już mamy cel. Mamy cel zdecydowanie na równiny zaszaleć i nazbierać czarnego metalu. Czekaj, to tą sztabę sobie zostawię. Nie będziesz ze mną chodzić, zostań tutaj. Wypoczęty jestem. Dobra, no można ruszać, tak? Nie do modery, mój drogi. No, tu idziemy. Default portal. Nie wiem, co to znaczy. Nie zostanie jak jest, nic nie będę klikał, bo jeszcze zepsuję. Czyli tak, witajcie panowie fulingowie. Wy musicie paść po prostu trupem. Dobra, łódki nie ma, łódka poszła w cholerę. Coś tam leży, ale tu chyba była prastara kora. Co tam jeszcze jest? O, kamulec. O, i tam chyba jeszcze nawet mięso widzę, że tam leży jakieś. Ale dobra, tak głęboko to ja nie zanurkuję, przykro mi bardzo. Dobrze, przyzwijmy właśnie ochroniarzy, bo bez ochroniarzy to może być mi smutno. Może mi być bardzo smutno. Małe leczonko i możemy ruszać. Chociaż nie, jeszcze portal bym zawinął ze sobą.
Zapraszam, mój drogi, ty też idziesz ze mną. Dobra, mamy komplet? Mamy komplet, dobra. Chodźcie, chłopoki. Patrzymy za komarami. O, widzę chyba nawet malinki tu jakieś mamy. Killim go. Właśnie w ten sposób. Dobra, z nich wypadają, rozumiem, z tych dwarfów wypadają tylko i wyłącznie kasiura, tak? Tylko to z nich wypada. Maliniak? Poproszę, dawaj maliniaka. Baza, niebieski ten, okej. Biały sztandar w pasy. Znowu się odpaliliście? No dobrze, rozumiem. Maliniaki dawajcie. Przezmij się, Neku. Stary. Tu się widzę, tu się zadyma jakaś narobiła, tu się tłukło, wszystko ze wszystkim w ogóle. Dymy tu były straszne. O, dzik jak skoczył, dzik jak dzik. Panie, jaki szalony. Uspokójcie się, hopy. Tu wincy mięsa, panie. Kurde, właśnie loksiaki muszę upolować. I wtedy jak zrobię sobie mąkę z jęczmienia, właśnie, bo też muszę wiatrak postawić. Ale mnie ciulnął! Chłopy, a na co wy tu kurde czekacie? Co wy nie widzicie, co tu się odbywa w ogóle za tragedia? Prawie mnie utłukł. Francowaty dziot. O właśnie, ich tam proszę atakować. A do mnie się proszę odwalić. Ale mnie kurde wafel... Jezus, następny. Wow. No, było blisko. Muszę powiedzieć, że było mega blisko. I było strasznie dużo tych komarów. Chciałbym zauważyć, przepraszam bardzo. W tym sezonie to chyba ktoś nie prowadził oprysku, że jest tak dużo komarów. Kurde, no zostałem, no... O. Nie wiem, czy tam zostało jeden czy dwa hapeki. Masakra. Dobra, zapraszam serdecznie. Igła, strzała z igieł, Grand Healing. O, proszę bardzo, będzie można nową podkę zrobić. Świetnie, bo to mi się może naprawdę przydać. Czekajcie, te igły. Aha, czyli będzie, rozumiem, że trzeba igieł z komarów. Fantastycznie, tak. To jest bardzo, bardzo trafny wybór na element, kurczę, mikstury, nie? Coś, co nas najczęściej zabija, będzie półproduktem do stworzenia właśnie mikstury. Co tu widzimy? Na razie nic. No wioska byłaby jak najbardziej wskazana. Tylko nie wiem, czy jestem w stanie zszarżować moją wspaniałą armią. Czekaj, tam was paru widzę, ale to są chyba te dwarfy, nie? O! I chyba nawet skrzyneczka tam wypadła. Wydaje mi się, że widzę skrzyneczkę. Jest, oczywiście, że jest skrzyneczka. Kurde, nawet szamana mają. Ocie, kierowniku złoty. Się żarty widzę skończyły. Temu panu podziękujemy. Dawaj skrzyneczkę, oczywiście. Prosta skrzynia fuzji. Świetnie. Złoto dawaj. Tu widzę, kogo tu widzimy jeszcze. Ja nawet nie chcę wiedzieć, czym on rzuca, czym on ciska, czym on w ogóle mnie chce spalić. Nie wiem, nie jestem zainteresowany. Niech daje kasiurę. Nic więcej z niego tak czy siak nie wypada. O, no co ty gadasz? Że jeszcze trafiłem dodatkowo na wieżę. No normalnie grube szaleństwo. Co to jest za wieża? A to ta zwykła. Myślałem, że kurczę, wiecie, na tą niezbadaną, zapieczętowaną i tak dalej. Trzeba, ktoś tu prowadzi jakieś grube fajty, widzę. Znaczy rozumiem, że fullingi tylko... O, są fullingi, no nareszcie. Myślałem, że to te kurde wasze dwarfy. No właśnie, umrzej, stary. Proszę. Kurde, no ale mnie straszą te drakony, jasna cholera. Czy jakieś zawału kiedyś dostanę przez nie. O! Kurde, znowu piraci, ty! W ogóle nawet ich nie było słychać, nie? To się mogło dla mnie bardzo smutno skończyć. No rozumiem, że oni robią desant. Ale na jakiej zasadzie to działa, to ja nie mam zielonego pojęcia. Ogarnijcie, chłopy. No ja z nimi walczył nie będę, jak coś to najprędzej wy. O właśnie, wy zróbcie zadymę tutaj. To jest bardzo dobry pomysł. Nie wiem co, gdzieś tam są fullingi pewnie. O, ale bym wlazł teraz. Czekaj, bo to... Ale czy to jest... A, ale bym dostał bułę. Czy to jest... Czy to samo generuje
Czy to samo generuje ciągle tych... No chyba tak. Wychodzi na to, że tak. Tam jak ktoś chciał ustrzelić, ty umrzyj. Jak to wygląda, przepraszam bardzo? Czy oni ciągle będą wyskakiwali? No widzicie, a tamten statek przedtem tego nie robił. No jeszcze jakbym dostawał z was expo, to jeszcze bym się zastanowił. Ty, teraz tego gościa tam dopiero zauważyłem, nie? Nie, to, ale nie powiem. Ta laska lodowa naprawdę robi robotę. Matko, jaki to jest wyburzacz, nie? Idź mi stąd. O, spadł. Wow! Łohoho, kierowniku, nie. Tak mi się bawi... O Jezu. Teraz dopiero zauważyłem, że mi się skończyła... skończył Eitr. Bierz go. Jezu, no gdzie ty... Gdzie ty biegniesz? Weź się, chłopie, zlituj. Neki tak samo, tu po cholery zostały. Ja nie wiem, ja nie... No, już, proszę bardzo, likwidacja. To się mam prosić, żebyście tu w ogóle cokolwiek zrobili... Kurde, tacy z was ochroniarze. Jeszcze tam siedzi gdzieś Franca u góry. Wejdę, to dostanę dzidę między oczy. A ty skąd cię w ogóle wywiało, stary? To ja nie mam pojęcia. Chyba tej łodzi bym się musiał pozbyć. Jeszcze jakbym trafił w niego, to byłoby bardzo pomocne. No, kurde, taki wjazd piratów. O, dobra, już widzę, że mam plecak. No oczywiście, plecak pełny. Trzeba by było, no nie wiem, może spalić to łódź? Jakie tu far? Jeszcze przyciągłem tę łódź, nie? Żeby było zabawnie. O, dostajecie tam bułę, bardzo fajnie, ale to prędzej chyba bym musiał spalić. No, też nie dostaję jakichś tutaj super obrażeń. Piorun, no już trochę lepiej. O, książka. Ty sobie umrzyj, nie wiem czy jestem przeciążony, ale od razu się tego pozbędziemy. Czy coś mnie jeszcze atakuje? Nie, niekoniecznie. Tu te cwaniaki ciągle wychodzą. Ale oni nie wyglądają na takich jakichś specjalnie mocarnych czy coś. No na ogień to widzę, że wy macie jakąś tam chłopoczki odporność. Ale bardziej interesuje mnie to, żeby się tego stąd pozbyć. Bo ja nie mam... O, proszę bardzo, to i to jest dobre. Ale go ściorało. O, teraz wyście się odpalili. No to jeszcze byście, nie wiem, dmuchnijcie tam w coś, czy co tam chcecie robić, nie wiem, nie mam pojęcia. Czekaj, ten tu, kurde, nadmuchał, nachuchał. Dobra, tego chopa nie ma. Dobra, wszystkich żeśmy się pozbyli. Teraz pytanie za 200 punktów. Ty, kurde, a jak ja bym tak odpalił czarną dziurę nad tym? O, ale to będzie dobre, zaraz odpalę. Bo ja widzę, że moje ziomy... Totalnie skleiły denata. Tam jest trochę skarbów. Dobra, zaraz to pozbieramy. Czarną dziurę. Zdecydowanie czarna dziura idzie na tą wieżę. Czy ona zadaje obrażenia? Ja myślałem, że wszystkiemu będzie zadawała obrażenia. Tam co najwyżej, no właśnie, tam Fuling dostał po pyszczysku. No to go zlikwidowałeś. Mam nadzieję, że to już się pozbyłeś wszystkich. Mój drogi, nawet rzucę tu okiem. A ty tu jesteś, kurczę, ja myślałem, że cię tu, stary, nie ma. Czy jest tam jeszcze jakiś Fuling? Mogę to po prostu sprawdzić w ten sposób. Jeszcze jakoś trafił w tego, o. Byłoby to bardzo pomocne. Zburzymy po prostu tą wieżę. Bo czemu nie? Jakoś nigdy mi się tego nie chciało robić. Zbytnio, ale z tą laską to jest po prostu przemega zabawne. Wyburzanie tego miejsca. No i tu widzę, że jednak będę się musiał zdecydowanie pokusić jeszcze raz na koleżankę Moderę. No, na pewno. Bo ja sobie zrobię ten jej, wiecie, ten cały jej heritage. Bo to może być bardzo ciekawe. Tak jest, jeśli to robi to, o czym mi pisaliście, że robi takie mega dypsy i w ogóle zagładę wszelaką dookoła, no to ja to biorę po prostu po całości, nie? Bez dwóch zdań. Dobra. Czekaj, bo co chciałem sprawdzić? Chciałem... Aha, nie, i tak młotkiem tu nic nie zdziałam, nie? Bo ja musiałbym tu mieć warsztat... No właśnie, musiałbym mieć warsztat kamieniarski, żeby to ogarnąć. Dobra, coś... Nie, dobra, nic nie mogę zebrać. Wejdziemy do domu to zrzucić. Mam trochę czarnego metalu. No zabawnie tu było w tej wieży. Chociaż kurde... Mógł tu być kamień lokalizacyjny. Szkoda, że nie trafiłem od razu na kamień lokalizacyjny. Byłoby superacko. Byłaby to wielka pasca. Tym bardziej, że jakoś łatwo mi w tej serii, w tej rozgrywce
a w ogóle znajdywać te kamienie. Jakoś tak wpadały bardzo fajnie. Szybciutko i w ogóle. Właśnie, tą skrzynkę nieszczęsną znalazłem. Do fuzji. Drwienko, czekaj, no to po kolei by to było trzeba tak. Tu nie ma nic. Tutaj chyba mamy kości. Albo nie mamy kości. O, czarne metale. Wyjście igły, dobra, igły sobie wrzucimy tu. Chociaż pokaż mi to. No właśnie. Co tu mamy? Great. Gdzie ty? Tu jesteś. Grand Healing Tide Potion. Jęczmień, śluz, nordycka malina i do tego jeszcze igła. No, drogo, ale na pewno będzie warto sobie coś takiego ogarnąć. To mamy tu, czy coś tu jeszcze zostawiam? Tak, to pieniądzory, szarze łoczy. To mamy jedzonko, 22 sztuki tego zebrałem, no nie spodziewałbym się, że aż tyle tego wpadło. Dobra, mięsiwo. O, i to byśmy wrzucili, czekaj, czy ja tu mam, dobra, mam trochę miejsca, to wrzucimy tu. Mniszek idzie tu. To idzie oczywiście, prosciutto tu. Proszę tu wypalać. Dobra, no to ja widzę, że ten kryształowy totem będzie prędzej niż później. Bo mamy i żelazo, i srebro. Srebro też posiadam również. No, nawet da radę. Dobra, niech się tam wypala. Skrzynkę wrzucimy tu. Czekaj na swoją kolej. O, jeszcze mi trofeum jedno zostało. Właśnie, naprawiłbym się może. Dobra. I trofeum. Właśnie, dlaczego mi nie umieściło tego dziczego trofeum tutaj? Jeszcze słońce nie zachodzi, więc można tam iść łupić. Tak jak było. Co tam zostało? Dużo rzeczy tam zostało, kurczę. Ciekawe, czy znowu się pojawi... No właśnie, ten dźwięk. Taki zwiastujący tych piratów. Szkoda, że ich nie słychać. Szkoda, że ich jakoś nie słychać bardziej, na przykład, że oni są czy coś. Bo naprawdę mogą wejść totalnie na plecy i będzie lipa, nie? Się bardzo szybko skończy po prostu tragedią. Co tu mamy? Dobra, dużo fajnych surowców. Dawaj mi czarny metal. Dobra, czy ja chcę zburzyć to miejsce bardziej? Chyba niekoniecznie. Tu już też nic bardzo ciekawego nie ma. Czy tu dalej są w ogóle równiny? No właśnie, to jest pytanie, bo to jest taki skrawek równin. Ja nie wiem, czy ja się nie będę musiał gdzieś przenieść. Właściwie to ja wiem, gdzie bym się mógł przenieść. Tu na pewno są równiny, na 100%. Małe, duże, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale tutaj mam, to tak, tu jest kościoszlam, to tutaj gdzieś mam blisko nawet portal. Zdecydowanie na pewno. Czekaj, tam, a jest kamień, czy mi się wydaje? Nie, chyba nie. No tu już nic nie znajdziemy, bo tam są co? Patrzę w tamtym kierunku, ale tam już raczej są łąki z tego, co widzę. Co, tu też jest mgła? Proszę cię. Nie rób mi tego. Tu by brakowało tylko komara, żeby tak się zabłąkany wbił. Dobra, nie ma nic. Zwijamy stąd. Co chciałem, to mam. A nie, no coś, ja wiedziałem, że coś mi tutaj jednak błyszczy. Co tu leży? Ło, panie, poważnie? No, to przecież takich rzeczy tu nie zostawię, hello. W ogóle, chodź z tatą, chodź, wyjdziesz, dasz radę? No mam nadzieję, że dasz radę, stary. No, chyba to muszę obejść. Dam radę? Normalnie ostatkiem sił, całe 4 staminy mi zostało, żeby to ogarnąć. Ale dało radę, spokojnie, dało radę. No i teraz już nie dało rady, tak? Ci się znowu odpalili. Dobra, no okej, okay, no. Najważniejsze, że jesteście ze mną jakby, nie? To jest tutaj w zaistniałej sytuacji, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Że jesteście ze mną, a nie przeciwko mnie. Właśnie, drewno, ja bym mógł też wrzucić, niech się tu jakiś węgiel ogarnia. Umyj stosy. Ach, no tak, bo ja z tego statku pirackiego teraz zauważyłem, tak, ja znowu te ryby dostałem. Tylko smażona ryba też jest właściwie, surowa ryba chyba jest potrzebna później do tego kebabiku, nie? Tej zwijanej ryby, czy jak to się tam nazywało. No to już tak mniej, kurde, smażona ryba. Nie, no najwyżej ją, nie wiem, wywalę albo coś. To raczej się nie przyda.
Czekaj, aha, kamienie mi zostały, zostało mi to. I jeszcze jedno trofeum. Dobrze, no może kiedyś się przyda, może nie. Dobra, na pewno trzeba iść w Kimę. Po ciemku chodzić nie będziemy. Tak sobie myślę, czekaj, bo ten portal bym zwinął stamtąd z tych równin. Bo taki w sumie niepotrzebny by tam był i wróciłbym do tego portalu. Do tego portalu od Modery. Do Modery, co był, no. Właściwie nie jest to daleko, więc to jest do ogarnięcia. Mam nadzieję, że nic się tam nagle nie pojawiło, albo nie został jeszcze jakiś nocny spawn, bo jeśli tak, to umrę. Umrę, proszę państwa, śmiercią tragiczną. Mamy tu kogoś? Chyba nie, bym powiedział. Cisza, spokój? Bardzo dobrze. I tego się trzymajmy. Nie to, to. Ty idziesz w cholerę. A jednak, coś się dzieje. Coś się dzieje na bank. Dlaczego ty świecisz? Ty w ogóle to po pierwsze to powinieneś zniknąć. Bo już jest dzień, chciałbym zauważyć. Proszę pana. Jezus Maria, są? Oczywiście, że tam są. Bo jakby mogło być inaczej. Nie to. O, świetnie, że nie trafił mnie, bo jakby mnie trafił, to już by było tyle. No, ubijecie go? Dacie radę? Super. Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, że daliście radę. Chłopoki. I że właściwie to mnie ochroniliście. Tak, zdecydowanie. Naprawdę postarałeś się jako ochroniarz. Tego się pozbędziemy. Tego też. Zapraszam. Zresztą możecie go tam podrapać. O, ty chamie niedobry, ty. Nie, ciebie się pozbędziemy. Stary, bo ty jesteś zabiegany i ty mi ich wytłuczesz. Bo ci moi po prostu tego nie ogarną. Negdora. Ja pierdzielę, jak ci się nazywasz, nie? O. No wydaje mi się, że ja tędy przechodziłem, nie? Ale że ja nie zauważyłem takiej ilości siarki. Naprawdę jestem w głębokim szoku. Chodź, siareczko, chodź. Pewnie przydasz się na kamienie. O. Ci się znowu odpalili. No i one się tak, widzę, że się odpalają właśnie z tą tarczą. Dobrze. Co tu jeszcze mieliśmy? Monetki. Super. O, dzień dobry. Ja witam serdecznie panów Loksiaków. Znaczy, ja wiem, że moi ziomki niedługo pożyją w starciu z wami. Ja sobie zdaję z tego sprawę jak najbardziej. Was tu wyleczymy. Ty, Neku, będziesz robił tutaj za, nie wiem, wsparcie moralne. Czekaj, o nie, panie Komara, uciekłeś? O, proszę bardzo, ładny szocik. Ilu was tam jest? No trzech to jest trochę dużo, bym powiedział. Jak wszyscy się na mnie rzucicie, to może być lipa. Zobaczymy, w razie czego ja będę uciekał do portalu. Chodź, ziomuś. Jak to u ciebie wygląda? O Jezu, strasznie. Chłopoki do ataku, ja w was wierzę. Właśnie, niech on gania za Nekiem. O, to się rozchodziło. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, stary. O, jeszcze trofeum dostałem. Pelerynka, dywan. Nie pływamy tutaj, bo jak mnie zaraz ciulnie komar. Jezu, nie, no muszę się tego duszka pozbyć, bo mnie zaraz... Aha, no tak, on nie znika, bo on ma czasówkę po prostu, nie? Jest komariusz. Dobrze widzę komariusza. No jeszcze uciekł, nie? Akurat jak go miałem piznąć. Dobra, panu podziękujemy. No dobra, to temu panu tutaj pociśniemy małe co nieco. O, nie udało się zlurować jednego. I do wszyscy, chociaż czekaj, macie. Ojej. Nie, ty kurde, dało radę, spoko. Ło, bo myślałem, że będzie gorzej. Dużo mięsiwa, dużo... No super, fantastycznie, dobra. To ja tylko potrzebuję jęczmienia. Właściwie to z jęczmieniem już bym się mógł... Z jęczmieniem w ogóle mógłbym sobie zrobić jakąś małą farmę tutaj w okolicy. O, tu widzę, jakieś grubsza zadyma jest, panowie. Znaczy, staram się w was trafić, ale mi to średnio wychodzi, widzę. Tu ktoś z dołu jest, to są dwarfy. Wow, tu rzuciło, nie cisnęło w ogóle. Kurde, to są coś poważni zawodnicy, nie?
Jeden, drugi, trzeci. Mam nadzieję, że nie dostanę tu zaraz jakiegoś lewego komara. A chyba nie, damy radę. Bardzo dobrze, no jeszcze jeden głup tak został. Szaman! Proszę bardzo. Czym ty w ogóle stary... O, czymś takim. O, możesz go zlikwidować, pozwalam ci. O, bardzo ładnie, widzisz? Jak chcesz, to potrafisz. Czy coś jeszcze we mnie strzela, przepraszam? Kogoś atakują, tylko nie... A, fulas tam był jeszcze jeden. Dobra. Dawaj wszystko, co jest. Bo tu totalnie nic nie widzę w tej słomie. Co, tu coś wypadło? Nie, tu mamy, tam jest drewno. Dobra, dziękuję bardzo. A nie, no, następni są. Nie, no, tych, powiem wam, tych fooling dwarfów jest, kurde, strasznie dużo. Trochę lipnie, no, bo nie dostaję za nich doświadczenia. To też trochę bym powiedział smuteczek. Ale z drugiej strony moje ziomy mogą poćwiczyć, tak jest. Magia krwi jest bardzo ważna. Będziecie większymi koksami. Ktoś jeszcze? Jakiś kumar? Nie, nie ma żadnego kumara. Dobra, zbierz co trzeba. Tu jakieś pieniądzory, igły, tak, no bo ja tu utłukłem przecież te. Ja tu utłukłem komary, kogo my tu mamy? No, znowu wy, dobrze, niech będzie, stary. Tu jest znowu jakaś ekipa. Ale ta różdżka lodu naprawdę, naprawdę daje radę. Nie, nie różdżka, to jest laska lodu. Tak, bo to jest staw. To znaczy słyszę jakiegoś zioma, jednego, drugiego. Ale wy zasadniczo jesteście lamusami, także... O, no może nie ty, no dobra, ty już wyglądasz konkretnie. Ale faktycznie, są o wiele słabsi niż fullingi. Widzę to właśnie po obrażeniach. Bo przedtem jak waliłem w tego dwugwiazdkowego fullinga, no to ciężko to było ugrać, nie? Ciężko go było ubić, tu widzę jakąś Nyxę. Masz Nyxę, no. Stara, będę miły. To było go ciężko ubić, tego dwugwiazdkowego fullinga, a tutaj jednak dwarfa, no to jest czyszczały i do spania, nie? Po chłopie, co to tam łasi? A, tam się biją szarzeły, cholera wie z kim. Przepraszam bardzo, gdzie jest mój portaliczek? Gdzie ja go tam postawiłem? Tu powinien być za... No tu już powinien być. Gdzie ty jesteś? Jeszcze dalej? A no nie, no dobra, tam mam statek. No faktycznie, tam to postawiłem. Dobra, no ale w sumie już jak biegam, to bym to chociaż to schował. Coś tu... Aha, tu też znowu były... Ta, szarzeły. Dobra. Można i tak. A ty... A idziesz za mną, stary, bo już myślałem, że gdzieś się zgubiłeś czy coś. Błotna flegma. Nie na długo. Każde expo się przyda, jasne. Dobra, aha, to już nie mogę, tak? Mam pełny... No, oczywiście, że mam pełny plecak. Dziękuję za współpracę. Miłego dnia życzę. Fajno. Właśnie, bo ja bym tak może sprawdził, który ja mam poziom, bo dawno nie sprawdzałem w ogóle. Oho, znowu przylecieli. No i to jest tak jak mówiłem, kurczę, gdybym mógł odpalać ten klejnot tej modery, kiedy bym chciał, to byłoby zajebiście po prostu, nie? Chociaż nie wiem czy to... Nie, no to o niego chodzi, bo nic innego nie mam, tam jakieś czasówki, żeby się odpalało czy coś. 43 poziom. Arcane Shielda. O, teleport bym mógł. No to tak, to jest bardzo dobry wybór. To jest bardzo dobry wybór, jak najbardziej. A że drewna trochę mam. No, ja nawet przeciążony jestem, super. Teleport, gdzie ty jesteś? A jeszcze mi brakuje tego, co? Dobra, możemy się tak pozbyć tego, co nazbierałem. Kamienie przede wszystkim. O, tak, bo one mi są najbardziej po prostu tutaj do wszystkiego potrzebne. Mięsiwo, kasiura. Ale teraz mogę tak. To bym jeszcze zabrał. Teraz powinno dać radę. No oczywiście, że teleport. Dalej, bardziej, szybciej i bardzo ucieczkowo. O, czarna dziura. No czarną dziurę to zdecydowanie poproszę. To jest jedyne na razie, co mnie w ogóle cieszy w tych zaklęciach. Tu mamy 43 Energy Blast. No okej, okay. Obrażenia od błyskawic i obrażenia od ognia. O, to mogłoby być zacne. Pokaż mi. Co, nie mam? Co jest grane?
Przecież powinienem jeszcze... Jezus. Nie, no wyprztykałem się po prostu, tak? No tak bywa. Daj mi tego jeszcze trochę. Daj mi tego... Energy Blasta. Pokaż mnie. Zaraz go testujemy. Czekaj. A tu go na razie zamiast teleportu. Pokaż mi, co to jest? Jak to wygląda, przepraszam. Wow, jestem po prostu pod wrażeniem. To było niesamowite, aż mną wstrząsło. Normalnie, dogłębnie bym nawet powiedział. Dobra, okej, okay, już nie będę kombinował. To mi daj tu, jakieś skarby. A, czarny metal, wiadomo. Dobrze, no następne w kolejności na pewno będzie totemik. Na 100% będzie totemik, to nie podlega w ogóle dyskusji. Będzie totemik, co bym mógł zwiększyć swoją niecną armię. Tak jest. Glutkami. I już myślę, że można byłoby tam robić grubszą zadymę faktycznie na równinach. Tak jest, bo do równin to pójdziemy tu. Przy okazji odwiedzimy koleżankę Hildir. Tak jest, naszą fantastyczną koleżankę, która tak na dobrą sprawę nic nie ma nam do zaoferowania. No może poza akurat miejscówkami takimi jak mroźna jaskinia, ten kurhan oraz wieża. A tą wieżę w sumie jeszcze bym chętnie znalazł i ją ogarnął ze względu na czarny metal, bo tam będzie dużo fulasów i będzie można ogarnąć jak najbardziej. Także słuchajcie moi drodzy, no w tym odcineczku to oczywiście byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subek też byłby bardzo mile widziany. Także tyle, trzymajcie się. I do zobaczyska.